No i tamy. Taka auto coś zawitało. Power 800 Velozia. Ej, co mamy tu robić? Zasadniczo to problem o motocykl delikatny, nie chce jechać. Jakieś tam dusi się, nie dusi, tego typu sprawy. 102001 rok, niecałe 50 tysięcy przebiegu. Kto wie, może i ma. Tak więc podobno coś tam było robione przy nim, grzebane, robione, ale nie przynosiło to skutków przez innego mechanika i dlatego też trafił do mnie. No i zobaczymy, co to z tym wyjdzie. Podstawowy serwis zrobimy. Zawory, gaźnik, wszelkie regulacje, bo motocykl jak pali, to pali, a jak zaczyna jechać, to coś zaczyna przerywać, później tak jakby na ten cylinder pracować. Jakieś takie dziwne objawy. Także podobno świece nowe, filtry nowe, a jakieś tam i tyle, no zobaczymy. Porozbieramy to troszeczkę, żeby ten zbiornik zdjąć, dostać się do gaźnika, do zaworów, porobić wszystko i tyle, no. Trzeba będzie posprawdzać wszystko po kolei. Jak widać, gaźnik zdjęty, już nawet rozmontowany w drobny mak. Zawory też pootwierane. Tak to było pomontowane. Pozostawię bez komentarza, żeby te uszczelki były nieosiągalne. Gdzie motocykl podaje, że to było dwukrotnie robione, proszę bardzo, żeby to było, nie wiem, 15 złotych sztuka, coś takiego. Tu jest cały zestaw naprawczy do gaźnika. Także też będzie wymieniony. I tak samo bym powiedział gaźnik, no. Czy to było myte, czy to było czyszczone? Wolę się nie wypowiadać. Nie sprawia to wrażenia, żeby to było myte ani czyszczone. Choć w środku nie wygląda źle. No ale. Tak więc wrzucam to wszystko w myjkę. Niech to się umyje dobrze. Ja w tym czasie posprawdzam zawory, wyreguluję. A dekielki też pójdą w ten, żeby się dobrze wymyły od tego silikonu. No ale chodzi się później poskłada na dobrze wymytych tych, no bo to tak nie może być, kurna. Nie więcej skrobania tego silikonu, jak to warto. Nieważne. Także wrzucam wszystko w myjkę, niech to się umyje. A ja w międzyczasie zawory wyreguluję. Słychać, myjka działa. Ja odkrywam następne kwiatki po poprzednim jakimś. Kurna. Tamte o-ringi groszowe rzeczy, no ale. To jest zwykły, najzwyklejszy o-ring. Kurna, w każdym sklepie za złotówkę do kupienia. A to aby silikon wszędzie. Tyle fajnego. Mamy zaworki wyregulowane. Wszystkie były, tak jak mówiło się, na maksa luźne. To no, tak się je, z 2% ponad, no ale mniejsza większość ustawiłem w połowę zakresu, czyli tam 0,10 są to 0,20 wydechy. Powinny być, o, od 0,8 do 0,13, 0,17, 0,22. Czyli 0,10, 0,20, to poustawiane. Jak widać, przylinie wszystko ładnie poczyszczone. Także uszczeleczki, jak mówię, leżą, groszowe rzeczy. Trzeba będzie, by orych jeszcze jakieś dopasować, jak się dopasuje. Gaźniki się kończą myć. Gaźnik w tym wypadku jeden. Że umyje się gaźnik, te dekielki akurat też, i poskładam to wszystko, zobaczymy i jak. Teraz tak, pierwszy podgrzewacz gaźnika od 4 do 12 ohmów. Tak go to mierzę, mamy 18 ohmów, dużo. Drugi podgrzewacz od 4,6 do 13,3 ohm.
Mierzymy. Oj, zgubiłem, ale było 30 omów. Niemalże. Tak samo, no świadczy to o tym, że są nadpalone te podgrzewacze. Nie są jeszcze spalone, ale są nadpalone. I teraz tak, ostatnia rzecz, ustawienie TPS-u. I to mamy tylko i wyłącznie podane dla maksymalnie otwartej przepustnicy od 3,09 do 4,63. No i tak, mamy TPS podłączone, 0,90, niecałe 8 mamy na zamkniętej. Otwieramy 4,32. Byłoby ok, tylko właśnie jest problem taki. Zaraz to zademonstruję jeszcze raz, niech to zejdzie. I przy gwałtownym uchyleniu, o, gubi parametr. Dopiero wchodzi. Puszcza. Jeszcze raz. Delikatnie jest puszczone. Na maksa. Trzyma i puszcza. Żeby lepiej było widać. Mamy gaźniki na... O, puść i znów te. Gdy powolutku dodajemy, jest wszystko ok. Świadczy to o uszkodzeniu TPS-u. Jeszcze on działa, ale właśnie przy maksymalnym tym zaczyna się gubić. 4,20 tam, no 4,30. Ale gdy przekręcimy na te, o, zgubił i jest. Zobaczymy, jak to. Wmontuję go na razie, bo posprawdzamy wszystko, jak to na motocyklu działa, ale coś czuję, że właśnie przy gwałtownym odkręceniu będzie zadławienie tego motocykla. Najprawdopodobniej TPS do wymiany. Motocykl po testach, ale niestety bez jakichś tam popraw. Jak było, taki jest problem. Tak więc wjeżdża nowy TPS. Trzeba znów wyciągnąć gaźniczek, przekręcić, wyregulować go. No i zobaczymy, jak będzie na nowym TPS-ie. Powiem szczerze, takie bardzo to dziwne, ten objaw, który tutaj jest. Chodzi, jak chodzi, chodzi, jest fajnie. Jadąc na średnich, na wyższych obrotach wszystko jest super. Jadąc na wolniutkich obrotach, chcąc przyspieszyć, raz jest ok, a raz musi przemyśleć i dopiero zaczyna jechać. Także wkręcamy nowy TPS, no i tyle, patrzymy, co to da. Tak siedzę i siedzę przy tym motocyklu, tak założyłem tego TPS-a, wyregulowałem go, ale coś mi tu nie dawało spokoju, mówię, dobra, przejrzę najpierw instalację elektryczną. Teraz tak, proszę bardzo, numer jeden. No dobra, najprawdopodobniej coś tu było włożone. Jakiś alarm czy coś, ale to, że nie polutowane, spoko, ale nie jest zaizolowane. Mniejsza o większość. To jest pikuś. Tu jest ciekawiej. Tu się coś smaży w tym motocyklu. To samo tutaj. To samo tutaj, instalacja. Także zanim cokolwiek zacznę tutaj dalej robić, to trzeba instalację elektryczną przejrzeć w drobny mak. I ustalić, co jest tutaj przyczyną smażenia się tej instalacji, bo to najprawdopodobniej będzie też przyczyną, że ten TPS się uszkodził. Także niezbyt fajne i miłe wiadomości dla właściciela. Przejrzałem wszystkie, to jest tylko tutaj izolacja z tego spalonego przewodu. Od łączenia do kostki. W kostce ładnie wygląda, ale nie wiem, czy się tu przelutuje. I tak samo tutaj do łączenia. Dalej już jest wszystko ok. Czemu ten przewód się spalił? Nie mam zielonego pojęcia. Ale jest wszędzie popalony. A jest to tak jakby masowy przewód. Mało tak, ale to jest sterowanie do sterownika tutaj idzie.
Haczyk do sterownika. Kontrolka luzu, nie luzu, to wszystko tutaj jest z tym sterowane. Teoretycznie no, ma to wpływ, bo to idzie wszystko informacja na sterownik. Także trzeba pierwsze co przerutować kabel. Najprawdopodobniej go wyciąć z kostki, ominąć, założyć na wsuwki. Po obydwu stronach. Dobrze poizolować i tyle, no bo tak to być nie może. Miejmy nadzieję, że reszta inne przewody są ok. Sprawdzamy impulsator tutaj jeszcze. Oporność ma właściwą. Mam 240 ohmów, a tam gdzieś powinno być od 160 do 320. Gdzieś tam mam zdjęcie, to sobie wrzucę ewentualnie na przebitkach impulsator. Także wymieniam ten przewód, składam i znów testy, tylko że niestety pogoda nie sprzyja, bo pada. No nie widać trochę. Mokro, cały dzień dzisiaj pada. No ale jakoś trzeba to poskładać i przetestować. No i dobra, mamy instalację zrobioną. Wszystko poizolowane. Kabel puściłem troszeczkę grubszy. Tu jest na oddzielnej wsuwce. Wszystko polutowane i tu i tam. I tak samo na konektorach, także musi być dobrze teraz. Dalsza część walki z upartą materią. Teraz chodzi i jedzie ten sprzęt, nie dusi się. Pod warunkiem, że nie zejdę do minimalnych obrotów. Gdy zejdę na minimalne obroty i chcemy dodać gazu, delikatnie się przydusza. Poza tym jest wszystko ok. Także jak widać, sprawdziłem ciśnienie, no ale ciśnienie na 1000% ok. Na tylnym na przednim cylindrze założona była Denso, na przednim NGK. Niby dobre parametry, no ale to tak nie powinno być, kurczę. Zawsze się mogą minimalnie różnić, nie wiem. Wkręcę mu dwie nowe świece. Jednej firmy, a nie dwóch różnych. I powiem szczerze, zaczynam się... kończą mi się przy nim już pomysły, przy tym sprzęcie. W międzyczasie jeszcze wymieniłem przednią cewkę zapłonową, na przedni cylinder, gdyż jak chodził bardzo długo, zaczynał, a to musiałoby, to już jak naprawdę długo pracował na wentylatorze. Na przednim cylindrze zaczynał chodzić na jeden cylinder. Okazało się, że rozłączanie przedniego cylindra nie przynosiło właśnie efektów, także wymieniłem cewkę, teraz jest ok, chodzi wszystko jak najbardziej w porządku. Ale te delikatne przyduszenie na minimalnych obrotach, tu jest jakiś gdzieś problem. Jeszcze to trzeba mu zobaczyć, ustalić co jak. Także postaram się jeszcze to ustalić. Może coś gdzieś jakoś się uda. Walki ciąg dalszy z tym sprzętem. Już nie wiem, który raz ja to rozbieram i składam. I reguluję, i sprawdzam, i nie ma efektów. Cały czas jest bardzo, bardzo, bardzo ubogo. Ale jak widać, wszędzie byli nasi maniacy silikonu. Kurna, i człowiek lata i szuka, i zastanawia się, co jest przyczyną, że gdzieś lewe powietrze dostaje. No silikon w tym wypadku najprawdopodobniej. Plus popękany kruciec. No ale co poradzić? Mają co niektórzy metody. W układzie paliwowym broń, Panie Boże, żadnego silikonu. Paliwo zawsze rozpuści to. Dziadostwo. Tu jest jak jest. Dobra, trzeba pooczyszczać wszystko, posprawdzać. Przejrzeć ten kurczyc dokładnie. Czy on gdzieś tu nie jest? Czy to pęknięcie przypadkiem, które tu jest? Nie przechodzi na te. Czy on przypadkiem nie... Czy to nie będzie przyczyną? Woluozja. Można powiedzieć odcinek 1280. Pokazywałem, tak wyglądał kruciec. Dotarł jakiś używany.
bo nowy przecież majątek do tego kosztuje i nie ma tych krótcy, co po pierwsze. Trzeba czekać nie wiadomo ile, także udało się trafić za jakieś rozsądne pieniądze używkę. Także montujemy i sprawdzimy. Od razu trzeba będzie podpiąć sondę, wszystko będzie wiadomo, czy to pomogło, czy nie pomogło. Jak nie te, to szukanie dalej w igły z tego siana w tym motocyklu. Nie wiem, która to część intrudera, ale powiem szczerze, zaczynam dochodzić do właściwych proporcji spalania tego motocykla. Kilkudziesięciu wyjęciach, kiedy miał się gadzić. No i dobra, jak widać, motocykl w plenerze. Po wielu dniach nierównej walki w końcu udało się zwalczyć ten problem tego motocykla i poprawić go po iluś tam majstrach. Złożoność rzeczy, jak się okazało, i instalacja elektryczna, i gaźniki, i ten pęknięty kruciec, i jeszcze kilka innych drobnych rzeczy. Złożyło się na jedno całość taką, że właśnie jak się dobrze rozgrzał, a i TPS przecież był wymieniany, to też miał wpływ. Jak się dobrze rozgrzał, nie chciał w ogóle jechać, przerywał, kichał, strzelał. No. Jest zrobione, jak było widać, świece, TPS był wymieniany, cały zestaw do gaźnika, do tego kilka innych tematów. Także motocykl jest zrobiony, palić pali, trochę jeszcze brudny, no bo jest cały czas testowany, a nie idzie nijak tego wytestować, aniżeli nie jeżdżąc. A z drugiej strony jeżdżę z tym motocyklem, to tak trochę strach, bo o, w takim stanie ma opony, tylnia ma 22 lata, przed dwiema lat 16, no ale powiem szczerze, ta sonda odnośnie wydechu, no kurwa, mistrzostwo świata. Dużo pomogło mi do regulowania tego motocykla. Bez tej sondy byłoby też to realne do zrobienia, ale o wiele gorzej. A tak o wiele łatwiej poszło, ale fakt faktem, złożoność problemów tego motocykla była przeogromna. Po prostu wychodziło zaniedbanie przez poprzednich właścicieli plus niewłaściwy serwis tego motocykla. No, nie ma co ukrywać. Jeżeli ktoś gaźnik i kruciec gaźnikowy składa na silikon, to świadczy to tylko i wyłącznie o podejściu kogoś takiego. W każdym bądź razie widać motocykl chodzi, jeździ fajnie, nie gaśnie teraz, nawet w takim jak postał przy nagrzaniu. A przegadrowało się mu przegazówka, to teraz zaczynał kichać, strzelać. Teraz jest wszystko ok. Także z mojej strony ja to będzie tyle z tym motocyklem. Jadę go odstawić do domu, zadzwonię do właściciela. Może przyjeżdżę się cieszyć, bo już wydzwaniał do mnie kilkukrotnie. No ale w końcu, nie wiem, ja półtora tygodnia zajęło mi, żeby dojść z tym motocyklem do ładu. Bywa i tak. Tak to się prezentuje. Do następnego.